Cena namiętności. Co tam, Abidin? Na kolana. Ale już. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Wiem, jakie zło wyrządziłeś. Dlatego wiesz, jaka czeka cię kara. Nie chcę sprawić przykrości siostrze. Nie chcę, by Özge się dowiedziała, że jej ojciec jest mentą. Nie chcę, by Gulsum cierpiała jeszcze bardziej. Jeśli chcesz się zachować jak facet, jeśli chcesz żyć, nigdy więcej nie zbliżysz się do Gulsum. Nie masz prawa spojrzeć jej w oczy, rozumiesz? Jeśli się kiedykolwiek zapomnisz, stracisz kontrolę czy palniesz coś głupiego, zapomnę o tej rozmowie. Wyrzeknę się samego siebie, bo przecież nie jestem idiotą i zabiję cię bez mrugnięcia okiem. Dokąd jedziemy? Nie zadawaj tyle pytań. Mój Boże. Samochód się zepsuł? Co się dzieje? No powiedz, dlaczego stajemy? To idealne miejsce. Skończyło się paliwo? Wysiadaj. Nie bądź śmieszny, zbiera się na burzę. Przejdziemy się. Jest coraz gorzej. Obudź się. Wstawaj. Co się dzieje? Przecież spałam. O co chodzi?
Byłaś w ciąży, tak? I to jest moje dziecko? Wstawaj! To prawda. Serio? Czyli Kamil nie jest synem Cüneyt'a i Gülsüm? Zaszłaś w ciąży i na aborcję było za późno? Brawo, Safiye. To nie moja wina. Yeter do mnie przyszła, a ty się zgodziłaś. Nie jest ci wstyd? Okłamałaś mnie i wzięłaś pieniądze. Najpierw się nie zgodziłam, zamknij się. Nie zabijaj mnie, zrobię co zechcesz. Pisz. Nie gap się, tylko pisz. Powierzam wam mojego syna. No pisz. Nie szukajcie mnie. Na koniec podpis. Nie zabijaj mnie. Wyrwij kartkę. Błagam cię. Wyrywaj. Ubieraj się. Właś. Zdejmuj ciuchy. Niby po co? Nie pierwszy raz zobaczę kobietę, która się rozbiera. Chcesz się rozchorować? Dobrze. Co robisz? Też zdejmuj ciuchy. Dlaczego po nikogo nie zadzwoniłeś? Mogliby przywieźć benzynę. Jak zwykle za dużo gadasz. Rozbieraj się. Nie podglądaj. Mówiłem ci, że mnie nie kręcisz. Mam pytanie. Jest jeszcze jeden koc? Jeden nie wystarczy? Byłby dla ciebie. Coś się znajdzie. Rozgrzej się. Chodź. Podejdź bliżej i się rozgrzej. Weź drugi koks. A ty nie chcesz, bierz, nie chcesz. Rozgrzej się. Oszukali mnie.
Powiedzieli, że będę mogła cię poślubić. Dali też dziecko i zagrozili, że jeśli cokolwiek powiem, to mnie zabiją. Chciałam do ciebie wrócić. Wrócić? Oczywiście. Ucieknijmy. Wyjedźmy gdzieś razem. Dziecko należy do Gulsum, niech sobie je weźmie. Chcesz uciec? Tak. Zabraknie nam forsy. Jak to? Po prostu, gdy się dowiedzą, że uciekłem, zablokują mi konta i karty. Ale nie szkodzi. Znajdę jakąś pracę, by wystarczyło na wodę i ogrzewanie. Możemy wynająć małe mieszkanie. No co? Już nie chcesz uciekać? Chcę. Ale dlaczego bez pieniędzy? Bo są dla ciebie najważniejsze. Myślałaś, że chce cię zabić, więc zmyśliłaś historię o ucieczce. Ale ci się odechciało, bo nie mam pieniędzy. Na zdrowie. Dzięki. Tego mi jeszcze nie mówiłeś. Dziwnie się zachowujesz cały dzień. Jest ku temu jakiś powód? Może i jest. Nie lubię słowa może. Sugeruje brak zdecydowania i strach. Nie. Ty ciągle go używasz. Ale go nie lubię. Więc też się czasem boisz i jesteś niezdecydowany. Rozgrzałaś się? Trochę. Szczęka ciągle mi lata. To nie jest zimna. Takie masz geny. Jesteś głodny? Nie. Jadłeś coś? Nie. Znaj moją szczodrość. Byłam głodna w szpitalu, więc kupiłam kanapkę. Chciałam nakarmić nią ryby, ale to tobie przypadnie ten zaszczyt. Bierz. Nie krępuj się. Muszę cię o coś spytać. Słucham. Tak ogólnie, dlaczego często śpisz w ubraniu? Kolor czarny może zostać, ale dlaczego nie masz piżamy? Są na świecie też wygodne ubrania. Broń to honor. Ojczyzna to honor. Macie kłaść się z bronią w ręku, ale nie możecie spać. Musicie być gotowi do akcji w każdej chwili. Zrozumiano? Rozumiem. Znowu zamilkłeś. Powiedziałam coś nie tak? Nie jesteśmy tu, by się poznawać czy gadać o ciuchach. To co tu robimy? Nakarm ryby. Odpowiedz na pytanie. Powód się znajdzie. Masz obiekcję? Nie wiem, może. To dzwoń na policję. A ty masz jakieś obiekcje? Nie, jasne. Nie wiem, o co ci chodzi. Zawsze zależało ci tylko na pieniądzach. Bierz. Twoje pieniądze. Mówiłaś, że chcesz uciec. Może to zabrzmi dziwnie,
ale tęskniłbym za dzieckiem. Tęskniłbym za Bobasem, którego ojcem nie jestem. Brakowałoby mi małego Kamila, który jest kompletnie nieświadomy. Taki już jestem. Potrafię kochać bez konkretnego powodu. Ciebie też kochałem. Ale dam sobie radę. Wiem, że ludzie ciągle będą mnie oszukiwać. A ja i tak będę ich kochał. Taki już jestem. Ranią mnie, obrażają, popychają, a ciągle się podnoszę, bo taki jest Abidin. Nie potrafię inaczej. Gdy ujrzałem cię w drzwiach, pomyślałem, spójrz, Abidin, kochałeś tyle kobiet, aż w końcu jedna odwzajemniła uczucie. Pojawiła się w twoim domu z dzieckiem na rękach. Musisz się nim zająć i kochać nad życie. Nie daj im odejść. Tak sobie wmawiałem. Ailemi karşıma aldım senin için be. Przez ciebie pokłóciłem się z rodziną. Her ihaneti tattım. Myślałem, że zdradzono mnie już na wszystkie sposoby. Potem zjawiłaś się ty. Brawo. Takiej zdrady jeszcze nie doświadczyłem. Wynoś się. Wracaj do tej otchłani, z której przyszłaś. Nie wymawiaj nawet mojego imienia, bym nie czuł twojej obecności. Idź już sobie, Safie. Znikaj na litość boską. Safie? Nie chcesz tych świstków, za które sprzedałaś honor i godność? Na litość boską, nie miałaś wstydu kłamać, ale głupio ci teraz brać nagrodę? Bierz pieniądze i znikaj. Obyś wykorzystała forsę tak dobrze, jak wykorzystujesz innych. Dziwnie to zabrzmi, ale dzisiaj w szpitalu naprawdę się nie bałam. Czyżby? Słowo daję. W ogóle się nie bałam. Zwykle nie lubię nawet horrorów. Powinnam być przerażona, gdy facet wyciągnął nóż. Ale pozostałam niewzruszona. Jak myślisz, dlaczego? Bo wiedziałam, że mnie uratujesz. Ama biliyordum.
çok takıldık bu arada. Nie wiem. Pewnie dlatego, że ostatnio spędzamy razem dużo czasu. Już się przyzwyczaiłam. Przestań. Dużo myślę o Igicie. Mieliście trudne dzieciństwo. Çok zor geçmiş çocukluğum. Başladık mı yine terapiye doktora? Znowu zaczynasz terapię? Chcesz coś usłyszeć? Hayırdır. Mam powiedzieć, że mój ojciec pił i wyżywał się na mnie? Ne alakası? Co się czepiasz? Nie o to mi chodzi. Igit powiedział, że wasz ojciec Necdet był dobrym człowiekiem i bardzo was kochał. Çok sever. Naprawdę. Merak ediyorum yani. Zastanawiam się, kto mógł zabić takiego człowieka. Twój wujek znalazł mordercę tylko po co? Czy chodziło o pieniądze? Posłuchaj. Wiesz tyle, ile musisz. Kończ temat. Jakiś bydlak zabił mi ojca, więc go pomściłem. I tyle. Wiem, jak to jest stracić ojca w młodym wieku. Ja też swojego bardzo kochałam, jak każde dziecko. Ale moja mama... Pewnego razu zobaczyłam ojca całego we łzach. Wszyscy myślimy, że ojcowie nie płaczą. Babalar ağlamaz, öyle biliriz ya. Zrozumiałam, że to nieprawda. Powinnam była go przytulić i spytać, czy coś się stało. Mogłam go pocieszyć, ale tego nie zrobiłam. Ojcowie bywają tacy dumni i silni. Nie chciałam go zawstydzać. Był dla mnie bohaterem, który niczego się nie bał, ale nie był niezniszczalny. Wspomniałaś o mamie. Annem. Cóż. Ablamı da aldık. Zabrała siostrę i zniknęła. Aradık, aradık. Szukaliśmy ich wszędzie. Yok. Nawet nie wiem, czy żyją. Nic nie wiem. Hiç bilmiyoruz. Karısı kendinden önce ölen adamlar, onların. Gdy umiera żona, serce męża pęka. Ale gdy kobieta porzuca rodzinę, honor mężczyzny cierpi jeszcze bardziej. Mój ojciec był zdruzgotany. Człowiek, który był wielki i silny jak góra, nagle zniknął. Na jego miejsce pojawił się wystraszony facet, który z byle powodu mógł polec. Czułam większy smutek z powodu cierpienia ojca niż odejścia matki. Żałuję, że na odchodne nie zostawiła mnie i bratu jakiejś życiowej mądrości, byśmy wiedzieli, jak przetrwać. Często powtarzasz, że potrafię leczyć rany, ale w ogóle ich nie rozumiem. Ja poprzez rany poznaję ludzi. Kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim yüzümden. Sabırdan kaleler kurarım uçsuz bucaksız. İster ama kaçarım, aşklarım belli zamansız. Yalandan şarkılarla avunurum, işte gitmiş elimden. Hepsi benim yüzümden.
istersin hayattan. Ben de sustum, söylemem ki, seyrederim uzaktan. Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerin hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Kurarım, dalarım uçsuz bucaksız. Bilir ama susarım, sanırım yoktur imkansız. Ve sonra bir gece vakti bakarım, uyku kaçmış elimden. Hepsi benim yüzümden. Diyorlar ki ne istersin hayattan. Ben de sustum, söylemem ki, seyrederim uzaktan. Yine oldu, yine doldu, yaşla gözlerim hepsi benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Gülsüm. 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 Ne yaptın, ne yaptın? Abidin? Ne işin var? Co ty robisz? Coś się stało? Ne oldu? Safiya odeszła. Bebeği bırak. Zostawiła dziecko. Nasıl dlaczego? Gitmiş? Gdzie ona gitmiş? Jest? Gitmiş işte. Nie wiem. Bir de not bırakmış. Zostawiła liścik. Porzuciła oğlum syna. Size emanet demiş gitmiş. Ne diyorsun? O czym ty mówisz? Ciddi misin? Kader ve Gülsüm. To przeznaczenie. Ja, bazen değişiyor. W życiu nic nie jest pewne. Sonra bir daha değişiyor. Her şey. Nigdy nie wiadomo. Co przyniesie? Ben şimdi bu bebeği kime emanet? Komu mam powierzyć dziecko? Annem elini sürmez. Moja matka na pewno go nie zechce. Zeynep i Hulya ciągle są zajęte. Sen bebeğe alıştın. O da sana alıştı. Ale ty już go znasz, a on zna ciebie. Annesi gibi onu bağrına bassan. Przyjmiesz go jakby był twój? Ja? Sen? Ty. Merak etme. Nie martw się. Zajmę ilgileniriz. Zajmę się nim. Abidin abi. Abidin. Ona güvendiğin için. Dziękuję za zaufanie. Söz gözüm. Obiecuję, że będę go kochać. İyi geceler. Dobranoc. İyi geceler. Mój synek. Mój
mój kochany. Üşümüyor musun? Nie zimno ci? Uyumadım mı? Nie śpisz? Yok. Nie. İyi, uyum. To zaśnij. İyi, tak uyum. Jest. Üşümüyor musun? Nie zimno ci? Yok. Nie. Doğru, senin canın acımaz, sen üşümezsin. Zimno, zmęczenie i ból cię nie biorą. Öyle mi? Aynen. Otóż to. Öyle. Śpi. Hasta olacaksın. Rozchorujesz się. Może. Sıkıntı. I co z tego? Hasta yatağında. Jeśli źle się poczuję, znajdę łóżko. Hep böyle mi? Zawsze będziesz tak odpowiadał? Hep konuşacaksın. Zawsze będziesz ględzić? Yine halim. Poddaję się. Rób co chcesz. Bırakırsan göreceğiz. Właśnie taki mam plan. Çok yaşa. Na zdrowie. Emin misin? Na pewno. Neyde? Co? Yaşamamda. Życzysz mi zdrowia? Uyudun mu? Śpisz już? Uyu dedin. Przecież mi kazałeś. No nie gadaj. Çatlayacağım şimdi. Zaraz zwariuję. Sinirimden çatlayacağım ya sen. Czy ty zawsze musisz zdawkowo odpowiadać? Czy stanie ci się krzywda, jeśli splecisz choć jedno zdanie? Rób jak uważasz. Powtarzasz się. Bana bak. Posłuchaj. Odun var mı? Jest jeszcze drewno? Konuşanından değil ama. Yananından. Takie na opał. Dołóż do ognia i się ogrzej. Mnie też jest zimno. Mieści się tylko jeden kawałek. Atalım. Sağ ol. Birisi yedi de diğerisi. Dzięki. Wchodzi tylko jedna kłoda. Kominek jest za mały. Nie uyandım demiyorsun, insan uyandı. Dlaczego mnie nie obudziłeś? Şey sordum. Słyszysz? Neye bakıyorsun? Co się gapisz? Odwróć się. Dön önüne. Genelde uyandım. Nigdy cię nie budzę. Prawda? Bakma diyorum. Nie podglądaj. Allah Allah. O mamo. Hoş sen etrafında. Na co dzień pewnie spotykasz się z kobietami o dwucyfrowym IQ. Onlara bak. Podglądaj je sobie do woli. Nereye? Dokąd idziesz? Arabaya benzin alacağım. Skołuję benzynę. Sen de bekle. Czekaj tu. Çok yaşa. Na zdrowie. Będę chora. Kız. Córeczko. Oldu, niye getirdin çocuğu? Dlaczego go przyniosłaś? Nie wiesz, co się stało. Tylko mnie nie strasz. Codziennie jakieś złe wieści. Mów. Safiya odeszła. Dokąd? Nie wiem. Abidin obudził mnie w środku nocy. No i? Safiya zostawiła liścik. Mamy jej nie szukać. O Boże. Abidin powiedział, że powierza mi syna, bo nikt lepiej się nim nie zajmie. A mało już się do mnie przyzwyczaił. A jeśli on wie? Mówiłaś, że zrobiłby tu masakrę. Owszem. Choć sama już nie wiem. Oddał ci dziecko w środku nocy? To zły znak.
Aşkım ne yaptın sen? Co się dzieje? To tylko kilka dni. Ama sadece lazım olan. Biorę najpotrzebniejsze rzeczy. Dzień dobry. Chodź do mnie, księżniczko. Wyjeżdżamy? Zgadza się. Zjemy śniadanie i wsiadamy do auta. Jesteś gotowa? Tak, mamusiu. Wziąć suszarkę? Po co? Mają je nawet w tanich hotelach. Te hotelowe są za małe i słabo dmuchają. Wracamy do domu? Tak. Jestem wyspana, więc tylko się przebiorę, a potem do szpitala. Zobaczymy. Jak to? Zmieniłeś zdanie, bo obraziłam twoje panienki? Nic takiego nie powiedziałem. To o co chodzi? To znaczy, że zobaczymy. Czyli zmieniłeś zdanie. Zobaczymy. Gdzie twój syn i pani doktor? Rzadko się ostatnio pokazują. Ferhat nie musi mi się tłumaczyć, a ja nie muszę odpowiadać na twoje pytania. Masz rację. Chłopak nie szanuje nawet wujka. Dobrze mówię? Mnie to nie przeszkadza. Mam gdzieś, co ci przeszkadza. Ferhat to dziedzic. Odpadłeś z wyborów, świat stanął na głowie, a chłopaka nie ma. Skoro zapanował chaos, to dlaczego Wildan jedzie na wakacje? Ty możesz robić, co ci się podoba, ale gdy Ferhat to robi, jest winny. Jak grochem o ścianę. On nie szanuje nawet ciebie, tak zwaną matkę. Nie twoja sprawa. Przestańcie. Twoja żona znów ma problem ze wstawaniem? Dlaczego to ty zajmujesz się dzieckiem? Safia odeszła. Jak to? Dokąd? Co jest grane? Zostawiła liścik. Powierzam wam mojego syna. Nie szukajcie mnie. Jak to możliwe? Czy ona zwariowała? Jak mogła zostawić dziecko? I dobrze. Kogo ona obchodzi? Niech zniknie za horyzontem. Mojemu synowi się poszczęściło. Nie smuć się. Dziecko nie ma teraz matki. I co z tego? W domu jest pełno kobiet. Wszystkie możemy zająć się małym. Syn przyzwyczaił się do Gulsum. Ona zajmie się teraz jego wychowaniem. Wybaczcie. Julia? Dasz wiarę? Co się stało? Safia uciekła. Co? Dlaczego? Po prostu.
Ardına bile bak. Nawet się nie obejrzała. Dokąd? Chyba do matki, no bo gdzie? Bebek. Zabrała dziecko? Yok. W tym rzecz. Malec został. Dzięki Bogu. Gadasz bzdury. Zostawiła dziecko, które potrzebuje karmienia. To ma być dobre? Owszem, bo nigdy nie była dobrą matką. Dziecko widziałam tylko w ramionach Abidina. Safiye nie potrafi się zająć sama sobą. A co dopiero dzieckiem? To my mamy lepszy kontakt z małym. Wiedziałaś, że Safiye odejdzie? Niby skąd? Nawet słowa z nią nie zamieniłam. Unikałam jej jak ognia. Akurat. Wildan? Dokąd jedziecie? Na małe wakacje. To miło. Też jedziesz, maleńka? Tak. Coś nie tak, Wildan? Nie chcę teraz jechać, ale Cüneyt się uparł. A co się stało? Jeszcze nie wiecie. Safiye uciekła i zostawiła dziecko. Napisała w liściku, że synka powierza nam. Dobry Boże. Nie przy małej. Udanej podróży. Do zobaczenia. Moje auto się znalazło? Ktoś je podrzucił. Wziąłem je na nasz teren, a ludzie sprawdzili. W środku jest liścik. Nie podrzucę tego na policję. Mam inne plany. Co jest? Nic. Witajcie. My też się stęskniliśmy. Nie uprzedziliście, że was nie będzie. Głodni? Zeynep coś przygotuje. Nie trzeba. Podobno Safiye uciekła. Też jesteśmy w szoku. To była osobliwa dziewczyna, ale dziwi mnie, że porzuciła własne dziecko. Z drugiej strony matka wie najlepiej. Prawda, Yeter? Nie każda nadaje się na matkę. Jeśli tego w sobie nie ma, nie potrafi wyprodukować nawet mleka. A jeśli kobieta manipuluje innymi, Bóg ją ukaże i spoliczkuje. Tak było z Safiye, więc odeszła. Popełniła ciężki grzech. Święta racja. Można na słowo? Zasnął. Zabiorę go na górę. Przebiorę się. Jak zwykle miło się gawędziło. Masz się za lepszą? Coś mówiłaś? Nie. W takim razie zmykam. Rozkręca się. Niedługo odbije ci się czkawką. Zajrzę do Abidina. Dziwne to wszystko, prawda?
O kadar çok tuhaf. Tyle dziwnych rzeczy się dzieje, że nie wiem, do czego pijesz. Ostrzegam po raz ostatni. Zacznij się ze mną dogadywać. Bo co? Dlaczego mam się dogadywać z kobietą, która co chwila stąd wylatuje? Możesz mi wytłumaczyć? Jestem jedyną, której namik potrzebuje w trudnych chwilach. Jestem jedyną, która może mu dać to, co istotne. Mam nadzieję, że pożegnałaś się ze swoimi urojeniami z przeszłości. Tak będzie lepiej. Choć jak dla mnie to bez różnicy. Synu, coś mi tu nie pasuje. Udawałam przy stole. Nie chciałam dolewać oliwy do ognia, ale ta ucieczka wydaje mi się podejrzana. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Nigdy nie wierzyłam, że to twoje dziecko. Chciałam zrobić nawet test na ojcostwo, ale Idil mnie powstrzymała. Idil i Safiye się przyjaźniły. Możliwe, że między nimi doszło do jakiejś kłótni. Musimy zrobić test. Nie będziemy wychowywać bękartów. Kamil to mój syn. Jak to? Też miałem wątpliwości, więc zrobiłem test. Kiedy? Nieważne. To mój syn. Safiye na niego nie zasługuje, więc odeszła. Nic nie poradzę. Na szczęście Gulsum się zaangażowała. Muszę znaleźć matkę, która nakarmi obce dziecko. Zacznij się przyzwyczajać do sytuacji. Co się dzieje? A o co pytasz? Safiye uciekła, Wildan jedzie na wakacje. Jeżeli na chwilę zapomnisz o Asli, zauważysz, co się dzieje w naszym domu. Mówiłem już, że świat, który zbudowałem z takim trudem, może lec w gruzach, a ty bierzesz panienkę na wycieczkę. Gdybym tu został, zrobiłby się jeszcze większy bałagan. Wiesz o tym. Pani doktor i ja nie mamy nic wspólnego z Shahinem. Ktoś zostawił moje auto i broń przed domem. Jest też liścik. Ten ktoś chce się z nami policzyć osobiście. Posłałem Shahinowi kulkę w głowę, ale ktoś tu nadal mąci. Policzę się z nim, ty zaś spaceruj sobie z panią doktor. Nie lubię spacerów. O wilku mowa. Wyjdź. Bo co? Namik ma mi coś do powiedzenia. Śmiało. Żyjesz dzięki Ferhatowi. Mam nadzieję, że o tym pamiętasz. Kazałem ci wyjść. Nie tym razem. Daj mi chwilę. Żyję, ponieważ Ferhat ma serce, a teraz mam zginąć, bo jesteś na mnie wściekły? To chcesz powiedzieć? Tu nie chodzi o ciebie. Przeciwnie, jestem źródłem problemu.
biliyor musunuz ben? Wiesz, co powiedziałam Ferhat'owi? Nazwałam go bagnem, które wciąga wszystkich w otchłań. Ale żałuję tych słów. Być może szukałam bagna nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Może Ferhat jest jedynie kolejną ofiarą. To on płonie w ogniu kłamstw. I to od lat. Masz coś do powiedzenia na ten temat? Ferhat ma rację. Powinnaś wyjść. Wujek i bratanek często się kłócą, ale zawsze się godzą. Wujek i bratanek. Naprawdę?